Cześć, witam serdecznie wszystkich oglądających moje filmy o pszczelarstwie amatorskim w Stanach Zjednoczonych i nie tylko. Spotykamy się po troszkę dłuższej przerwie. Ostatnio nie nagrywałem nic, nie miałem zbytnio czasu, ale dzisiaj przyjechałem do pasieki, żeby zobaczyć, co się dzieje. No i miejmy nadzieję, coś nakręcę, żebyście mogli zobaczyć, co się u mnie w pasiece zmieniło. Zapraszam do oglądania. Dzisiejszy przegląd zacznę od bardzo słabego ula. Kiedy byłem tutaj ostatnio, odkryłem, że w tym ulu zginęła matka, więc przełożyłem jedną ramkę z jajkami z sąsiedniego ula do tego, z nadzieją, że coś się wydarzy. A zbytniej nadziei nie mam, ponieważ jest już za późno, żeby matka się unasienniła. Więc zobaczę tylko, co tutaj się dzieje. Podkarmiałem je ciastem cukrowym. Jak widać, wyjąłem większość ramek. Zostawiłem tylko kilka. No nie wygląda to dobrze. Pszczoły są tylko na dwóch ramkach. Może dwóch i pół. To jest za mało, żeby przeżyły zimę, więc widzę tylko jedno rozwiązanie w tym momencie. Muszę połączyć ten ul z innym, żeby wykorzystać chociaż pszczoły, które zostały. Noszą jakiś nektar. Ciastem się zbytnio nie interesują, więc pozbędę się go. Skoro one tego nie jedzą, to żadne pszczoły tego nie zjedzą. Nie znam powodów, dla których zginęła matka. No ale tutaj jest ten czerw, który z ramki, którą włożyłem. Jest kilka mateczników zrobionych, ale te mateczniki jakieś malutkie, krzywe. Nic się tu nie dzieje. Niektóre są pootwierane. Larwy są, nie wiem, ponadgryzane, czy suche, czy co to się z nimi stało. Nie mam pojęcia. Wyciągają pszczoły, niektóre larwy. To jest... No nie wiem. Jeden matecznik widzę jest. Został. Tu drugi. Też się utrzymał. No ale tak jak wspomniałem, te matki nie podejmą czerwienia, ponieważ nie ma trutni już. Pszczoły pozbyły się wszystkich chłopaków już z ula. Nie ma ich tutaj. No więc... trzeba będzie pszczoły złączyć z innym ulem. Tu jest nektar, pyłek. Pracują, ale tak jak widać, jest garstka pszczół tylko. Więc będę musiał je złączyć. Tu jest to samo. Przełożę je do małego ulika. Mam ze sobą jeden. Bo i takim tyle ramek nie trzeba. Więc i duży ulik niepotrzebny również.
Niedługo postaram się te pszczoły przełożyć i połączyć z innym ulem, też niewielkim, ale tamten radzi sobie bardzo dobrze. Za chwilę go zresztą pokażę. I mam nadzieję, że pszczoły się dobrze połączą, stworzą silniejszą rodzinę i dzięki temu przetrwają zimę. Nie ma sensu inwestować teraz już w ten mały ulik bez matki. Mam nadzieję, że sobie znajdą wejście nowe. Żeby mogły jeszcze przez jakiś czas tutaj pomieszkać. A później się nimi zajmiemy. Zrobimy im przeprowadzkę. No dobra. Powinno być ok. Podniosę troszeczkę tutaj z tyłu. Żeby się lekko ul pochylał do przodu, bo tutaj mam troszeczkę niewypoziomowane te belki. No i cóż, zobaczymy. Niedługo połączę je z innym ulem. Jeśli będą jeszcze wciąż żyć. Jeśli nie uciekną gdzieś z tego ulika. Ale to już na to nie mam wpływu. Mały ulik ten, który stoi na beczce, prawdopodobnie radzi sobie dosyć dobrze. Więc przygotowałem tutaj ten ul, który przed chwilą zabrałem stamtąd, większy, żeby przełożyć wszystkie ramki do tego ula i troszeczkę go odsunąć, bo będę chciał w miarę tygodni zbliżania się do zimy przesunąć go tam do tyłu na te belki, więc myślę, że już jest czas na taką powolną wędrówkę tam do tyłu. Ten ul radził sobie doskonale od momentu, kiedy wykluła się tutaj królowa. Doskonale sobie radzi. A ponieważ zaczął się jesienny pożytek, kwitnie w tej chwili ten bambus japoński. Pszczoły powinny nosić dosyć dużo pokarmu. Na razie pusto. Jest trochę tylko na kropu. Też niewiele. Więc prawdopodobnie cały ten korpus jest pusty. A jest tylko oczyszczone są ramki. Pszczoły nie były zainteresowane w
zakładaniem czegokolwiek tutaj. Więc ten korpusik zabiorę, a przełożę pszczoły z dwóch dolnych korpusów tam do tego ulika. Puste rameczki na brzeg na razie. Na krop. Zobaczymy co dalej. Jajeczka, wykluty czerw. Widziałem jedną larwę tego chrząszcza ulowego. Prawdopodobnie jest i tutaj w tym ulu. W tym roku może nie była to zbytnia jakaś plaga, ale nie było tak źle. Tak jakby tutaj jakiś, nie wiem, czy za duży ten ul zrobiłem, czy co. Czerw w ramkach mi zamiera. Nic fajnego. Może wyziębiony był, nie wiem. Ciekawe. Ciekawe co tu się dzieje. Zaraz zobaczymy. Z jakiegoś powodu pszczoły atakują ten mój mikrofon bezprzewodowy. Nie wiem dlaczego. No ale czerw jest. O, są jeszcze trudnie. To jest dosyć dziwne na tej porze. Thank you.
Nie spotkałem matki. To jest zastanawiające. Też jajka są. Dziwne. Gdzieś się przede mną ukrywa. Widzę dowody na jej obecność, jajka i larwy, ale jej samej nie mogę spotkać. Teraz już są złe. Nie wiedzą, gdzie się znajdują, bo im przestawiłem ul, więc teraz będą troszeczkę zdezorientowane. Ale miejmy nadzieję, że poradzą sobie z odnalezieniem nowego miejsca. No zobaczymy. Na razie zamknę je. Zobaczymy, czy będą pokazywać sobie kierunek do ula. Jeśli tak, wszystko będzie dobrze. Ale rzeczywiście bardzo mi się zmniejszył ten ulik. Jestem zaskoczony. Był okres bez pożytku, więc no może być ciężko. A tu są wszystkie trutnie wyrzucone z ula. Dobra. Zabieram te sprzęty. I idziemy do następnych uli. Te dwa uliki są najsilniejsze z tego, co już zdążyłem zauważyć. Jeden to jest tegoroczna rójka, drugi to był odkład, który kupiłem na początku wiosny. I jak do tej pory jestem bardzo zadowolony z ich rozwoju. Dają sobie radę dosyć dobrze. Zobaczymy, jak tutaj tym razem to wygląda. Cały ul pszczół.
Zastanawiające dla mnie jest, że te pszczoły tak do tego mikrofonu tutaj ciągną. Nie wiem, czy on został przez nie naznaczony, czy jak. Czy po prostu nie lubią technologii. Jak widać, pszczół jest bardzo dużo. Także nawet nie będę za bardzo się tutaj przyglądał im. O, ten korpus jest bardzo ciężki. Tak jakby był zapakowany miodem. Ale widzę też czerw. Jest sporo czerwiu. Założę im lekarstwo na warozę, takie samo jak w tamtym roku, jeśli chodzi o warozę, było skuteczne, więc tutaj widzę jeszcze nawet czerw trutowy na dole. Interesujące, czyżby jeszcze nie przestały tworzyć trutni. Ciekawe. Założę tylko jeden pasek. I tak planuję jeszcze w tym roku odymić je. W końcu otrzymaliśmy taką możliwość tutaj, że możemy użyć odymienia tak samo jak w Europie. Jest to możliwe od wielu, wielu lat. Pszczoły nie lubią tego lekarstwa. Widać od razu, jak uciekają od tego. No ale jest skuteczne. Musiałem czekać, aż pogoda się ustabilizuje, bo nie było możliwe, żebym włożył te paski przy 35 stopniach na dworzu. Jest to nawet niewskazane. No dobra. Założę z powrotem. Niech sobie dalej pracują. Może jeszcze trochę jesiennego miodu mi naniosą. Mam taką nadzieję. W tym uliku sytuacja jest podobna, dosyć silny ul. Radzi sobie dosyć dobrze. Ze sklepia pakuje nektar cały czas. Więc też nie będę patrzył głębiej, tylko włożę im lekarstwo.
Dobra. Tutaj mamy wszystko gotowe. Ok. Idźmy dalej. Ten ulik jest najciekawszy, ponieważ tak jak pamiętacie, ma włożone ramki Flow Hive, gdzie pszczoły ładują miód do niego, do tych ramek, i teoretycznie ramki pozwalają wybrać miód bez wyciągania ich z ula. No jest ich tutaj trochę, znaczy się, że pracują tutaj. Z ciekawości wyjmę te boczne ramki, które są puste, żeby zobaczyć, jak wyglądają te ramki Flow Hive. No, wygląda to całkiem fajnie. Zaraz wam pokażę. Tak jak widać, ramki są odbudowywane. One częściowo były nieodbudowane, tak jak tam widać na dole. Mam nadzieję, że widać. Ramki są odbudowywane i są napakowane nektarem. Nektar jest wewnątrz. Pszczoły pracują nad nim też cały czas, jak widać. Czyli ładują. Ładują cały czas. Skoro tutaj z brzegu jest tak zapakowane, to mam nadzieję, że wewnątrz też. Zajrzymy do okienka. Jak wygląda sytuacja? No, pięknie. Pięknie, pszczoły ładują tutaj nektar, jak widać. Chodzą. Całkiem ładnie, całkiem ładnie. Bardzo dobrze. No ale też postaram się założyć im lekarstwo, żeby miały, żeby troszkę ich uwolnić od warozy. Może by dopracowały jeszcze lepiej. Uciekajcie, uciekajcie. Okej. No i pojedziemy zobaczyć teraz, jak sobie radzi ten ul samotnik. O, chyba się kończy bateria w kamerze. Będę musiał dokręcić wszystko z telefonu. Końcówkę mojego filmu dokręcam z kamery w telefonie. Jestem przy moim samotnym ulu, który pozostał po przeniesieniu moich uli w inne miejsce. W tym ulu założyłem te paski z lekarstwem wcześniej i patrzę teraz, jak to wygląda. Całkiem nieźle zarażony ten ul jest tym chrząszczem ulowym. Może uda mi się pokazać, jak to wygląda. O,
Bardzo dużo larw jest, jak widać, które chodzą. Zaraz zobaczę, jak to wygląda wewnątrz. Sprawdziłem ten ul ostatni. Okazuje się, że lekarstwo, które założyłem, może troszeczkę wpłynęło na to, że troszeczkę czerwiu zginęło. Ten kwas może był trochę silny, ale część czerwiu jest, zostało, i matka też przeżyła, bo widziałem jajka w ulu, są wciąż. Usunąłem to lekarstwo, już tydzień czasu wystarczy, tak jak to w tamtym roku robiłem. No i zobaczymy. Tamte ule mają założone te plastry. Zobaczymy, jak poskutkują. Tutaj widziałem, że no, dosyć spory osyp był warozy. Tak jak wspomniałem, będę jeszcze raz próbował podkurzać te pszczoły moje, wykorzystując tą dla nas nową metodę w Ameryce, w Europie znaną już od dawna i stosowaną. Jak będzie, zobaczymy. Zaczęły się teraz jesienne pożytki i mam nadzieję, że pszczoły nazbierają sobie trochę nektaru, może też i trochę dla mnie. Za 2 tygodnie okaże się, kiedy będę musiał zmniejszać gniazda na zimę i przygotowywać pszczoły na zimę. Zobaczymy, czy będzie trzeba zakarmiać, czy nie. Ale to okaże się w następnych odcinkach. Jak widzieliście, ramki FlowHive są pakowane nektarem, odbudowywane, także chyba działają. Chyba ten system się sprawdza. Zobaczymy, jak to będzie przy tak zwanym wirowaniu. Na razie dziękuję za oglądanie moich filmów i serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.